9 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 19. Przez cały dzień, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, 120 tysięcy wolontariuszy zrzeszonych w 1500 sztabach kwestionowało na rzecz dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Ponadto w ramach 19 finału odbyło się ponad 800 koncertów. Humor wolontariuszom we Wrocławiu ewidentnie dopisywał. Czy coś się działo w tym dniu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu? Informacja kulturalno-sportowa studentów już po raz drugi zorganizowała charytatywny mecz piłki halowej. Oprócz rozgrywek piłkarskich odbyła się loteria oraz aukcja przedmiotów. Zbierzemy takie datki, które pozyskamy od studentów, od ludzi, którzy tutaj będą kibicować. Pozyskamy je, przekażemy na WOŚP-y, bo przecież to jest świetna inicjatywa i świetny cel, tym bardziej, że gramy tak naprawdę dla dzieciaków. Chcemy pomóc i przy okazji dobrze się bawić. Dobrze się bawimy i pomagamy, więc chyba z jednymi to o to chodzi. Na meczu pojawił się Mariusz Pawelec, piłkarz WKS Śląsk Wrocław, który już po raz drugi stanął na wysokości zadania i sędziował mecz finałowy. Mecz jest na fajnym poziomie. Trzeba powiedzieć, że takie turnieje powinny się odbywać zdecydowanie częściej.